Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj jest gry Call of Duty Cold War. Kto by się spodziewał tej gry na moim kanale? W ogóle gry z tej serii, czyli Call of Duty. I od razu chcę tutaj zaznaczyć, że no mnie ta kwestia rywalizacji Battlefielda i Call of Duty i tutaj tych dwóch obozów, czyli Battlefield i Call of Duty, nie bardzo rusza i nie bardzo mnie interesuje. Pod tym kątem tej argumentacji, co jest lepsze, co jest gorsze. Dla mnie to są po prostu normalne serie, które ze sobą rywalizują. Niektórzy tam próbują przypisywać jakieś niesamowite właściwości jednej lub drugiej serii. Ja tego nie robię, bo moim zdaniem to nie ma sensu. Po prostu są dwie firmy, które rywalizują o kasę i po prostu próbują wydać bardziej, że tak powiem, trafiające do graczy gry. Jednak ostatnim czasy obie serie mają ciężkie czasy, bo jak najbardziej zarówno Battlefield jest dość mocno poobijany, jak i również Call of Duty, i mi się wydaje fakt, że Cold War ma w większości pozytywne oceny na Steamie, właściwie nic nie zmienia w tej materii, bo mi się wydaje tylko i dlatego jest lepiej oceniany, że trafia w bardziej, że tak powiem, pusty okres, trafia w większą lukę, jeśli chodzi o strzelanki, bo strzelanek, jeśli chodzi właśnie o zimną wojnę, nie ma specjalnie wiele, zwłaszcza w takich nowszych, takich, że tak powiem, bardziej zaawansowanych. Owszem, gry strategiczne jak najbardziej się tutaj dobrze mają i dobrze funkcjonują, jednak strzelanki raczej w tym okresie są dość rzadkim widokiem. I to powoduje, że zagospodarowanie tej no, niezagospodarowanej, pustej niszy jak najbardziej dobrze odbija się na tytule. Jednak w przypadku innych produkcji te oceny są mieszane. Czy to Vanguard, czy też Modern Warfare, no te oceny są na Steamie mieszane. Po pojawieniu się właśnie tych gier na Steamie te oceny były jak najbardziej mieszane i one chyba dalej są. Więc no te oceny nie są powalające, niektóre gry mają dużo lepsze oceny. I wydaje mi się, że jest to właśnie podyktowane tym, że Call of Duty nie jest żadnym, można powiedzieć, już dominatorem na polu bitwy gier, dlatego że faktycznie, jeśli chodzi o Cold War, to oceny są naprawdę, mi się wydaje, pozytywne, ale to wynika właśnie z racji tej pustki, jeśli chodzi o zimną wojnę w strzelankach. Natomiast tam, gdzie pojawia się konkurencja, na przykład Modern Warfare, no to automatycznie pojawiają się te ceny znacznie gorsze, bo mamy inne, ciekawsze produkcje, które no, wymyślają coś, można powiedzieć, trochę od nowa. Natomiast COD stara się z jednej strony zachować pewne elementy z dawnych odsłon, ale też stara się wprowadzić nowe ulepszenia, różnego rodzaju kolorowe skórki, ułatwienia rozgrywki, co powoduje, że ta rozgrywka no, z jednej strony jest bardzo przyjemna, bo temu nie można zaprzeczyć, ale z drugiej strony no, momentami mi się wydaje, to jest taki trochę bardziej podrasowany, sorry, może niektórzy się obrażą, ale Warface. Szybka, dynamiczna rozgrywka, trafią się czasami cheaterzy, chociaż tu tego może nie być specjalnie wiele z racji na cenę gry, więc może nie każdy chce sobie od razu pocheatować, ale prosta, niewymagająca, raczej dość schematyczna rozgrywka, dość małe mapy, mała liczba graczy. Więc no, nie ma tutaj żadnej rewolucji, że tak powiedziałbym, po prostu dobrze zrobiona gra, nic więcej. I to mi się wydaje poniekąd jest też problem właśnie Call of Duty, bo kiedy kupujemy Call of Duty, wydajemy na nie masę kasy, to oczekujemy czegoś wow, a tego efektu wow po prostu nie ma. To nie jest tak, że ta gra jest źle zrobiona, tylko wiecie, jest czasami takie wrażenie, ja przynajmniej czasami tak mam, że gram w grę, wydaje się, że wszystko funkcjonuje poprawnie, wszystko jest ok, ale czuję, że coś jest nie tak, coś nie funkcjonuje tak, powinno funkcjonować. I właśnie tak jest Call of Duty. Ta gra nie jest zła, ale czegoś mi brakuje, jakiegoś konkretnego kierunku. Mnie na przykład drażnią te wszystkie skórki, bo z jednej strony chcemy nadać tej grze taki zimnowojenny klimat, ale z drugiej strony biegają czasami pomiędzy, zwłaszcza wysokopoziomowi, pomiędzy nami gracze, którzy wyglądają jak choinki zeszłoroczne. Na dodatek twórcy to samo robią w przypadku skórek na broń, bo ta broń nie jest klimatyczna, znaczy niektóre skórki na broń są klimatyczne, ale niektóre po prostu są oderwane od realiów zimnej wojny, bo mi się wydaje, część twórców myśli, że jak dodamy coś, co się nam kojarzy, że tak powiem, z naszą rzeczywistością, to zostanie to od razu dobrze odebrane. A moim zdaniem to nie do końca tak funkcjonuje, bo jeśli my gramy w grę o zimnej wojnie, to jednak chcemy poznać rzeczywistość tej zimnej wojny, poczuć tam zimną wojnę. Natomiast jeśli my dostajemy coś, co jest moim zdaniem mocno związane z naszą kulturą, z naszym kontekstem kulturowym, to jesteśmy wybijani, że tak powiem, z tej imersji. No ale część osób stwierdzi, no dobra, ale w sumie to są takie szczegóły, szczególiki, takie czepialstwo się, no może faktycznie jest to czepialstwo, ale powiem tak, mi się wydaje mimo wszystko, to właśnie te szczególiki, te takie drobne rzeczy, które wydają się na pierwszy rzut oka nie do zauważenia, budują całą imersję gry,
to wszystko, co, że tak powiem, nas oddziałuje, to jest zbudowane właśnie w tej kwestii szczegółów. Te szczegóły grają zazwyczaj największą rolę i wydaje mi się, że właśnie te quality of life, czyli te drobne rzeczy, które wpływają na nasze postrzeganie życia, no jak najbardziej w tym Call of Duty, Cold War, ale również innych, nie grają dość dobrze. One są takie troszeczkę niekiedy ze sobą sprzeczne, niekiedy ze sobą funkcjonujące w dziwny sposób. Więc to wszystko sprawia, że jednak no, Call of Duty jest odbierane jako średnie, bo w porównaniu z innymi grami, które mają trochę lepsze te drobnostki, to faktycznie wypada przeciętnie i dobrym przykładem właśnie są tutaj te filmiki z zepsutymi brońmi. To jest taki, można powiedzieć, element już stały internetu, że pokazujemy, co się da zepsuć w Call of Duty, czy jaką dziwną broń da się wymyślić. I tu następuje też taki paradoks, bo z jednej strony mamy olbrzymie możliwości modyfikowania broni, dopasowania jej do siebie, czyli w sumie dobrze, ale z drugiej strony, kiedy się temu przyjrzymy, to wychodzi z tego groteska. Czasami takie zmuszenie graczy do zagrania jakimś schematem broni, jakimś układem broni jest dużo lepsze niż jakbyśmy dali im po prostu wolną rękę, bo wtedy wychodzą dziwne rzeczy i te dziwne rzeczy czasami działają lepiej niż to, co, że tak powiem, powinno działać poprawnie już na start, nie? Mamy jakąś dziwną modyfikację wymyśloną przez gracza, bo sobie zliczył cyferki, że tak mu wyjdzie najlepiej. Wygląda to totalnie debilnie, bo powiedzmy sobie, że część modyfikacji byłoby albo A, bezcelowych, B, bezużytecznych, C, zbyt skomplikowanych i dziwnych, żeby je tak wykorzystywać. Więc powiedzmy to sobie, no niestety, ale niektóre rzeczy te trafiają właśnie, że tak powiem, za pomocą graczy do Call of Duty, czyli ich autorskie modyfikacje są ciekawe, ale no trochę nie za bardzo by miały funkcję bytu. I wiem, że to jest gra i może to jest takie moje czepialstwo się, ale jednak to też wpływa na odbiór gry, jak ona sobie tam zarządza tymi zasobami, które ma w środku. Natomiast tu mamy całkowitą, że tak powiem, wolną amerykankę. I mi się wydaje, że postaram się pokazać jakieś takie totalnie zryte konstrukcje, które by nie miały racji bytu, nie mogłyby funkcjonować, ale w grze Call of Duty działają bardzo dobrze i wymiatają, bo da się coś takiego, że tak powiem, uzyskać, takie dziwolągi, które naprawdę masakrują, więc mi się wydaje to wszystko zebrane w jedną całość, czyli ten brak konkretnego kierunku rozwoju, te wszystkie udziwnienia, te wszystkie niekiedy niepotrzebne dodatki ulepszenia sprawiają, że Call of Duty jest w sumie takim gulaszem, którego ktoś zapomniał doprawić. Czyli w sumie jest w nim wszystko. Wszystko, co się dało, do niego się wrzuciło. Wszystko, co nie uciekło po prostu na drzewo. Ale z drugiej strony to sprawiło, że ta zupa jest bez smaku. Po prostu nie wiemy, co jemy. I szczerze, ja wyżej oceniam w mojej hierarchii World War 3 ze swoimi dziwnymi czasami problemami niż Call of Duty Cold War, bo Cold War może nie ma tylu dziwnych problemów, ale jest po prostu dziwny, bezsmakowy, jakiś taki nieokreślony bliżej. Natomiast World War 3 ma swój cel, ma swoją koncepcję i trzyma się tego. Może nie zawsze wszystko trafiają i to nie jest tak, że jedni są twórcy bardzo dobrzy, drudzy bardzo źli, tylko tutaj mamy, mi się wydaje, w przypadku WW3 konkretną koncepcję, konkretny klimat, który chcemy utrzymać. Natomiast w przypadku Call of Duty nie do końca byłbym przekonany, że oni, twórcy, wiedzą, co chcą dokładnie uzyskać, co jest ich celem. Więc to jest moja opinia, z nią się oczywiście nie trzeba zgodzić i zapewne osoby, które bardzo lubią i szanują serię Call of Duty, będą tutaj mnie atakowały, że nie znam się i w ogóle, że ta gra ma dobry klimat i w ogóle, ale prawda jest taka, że aktualnie ta gra nie prezentuje sobą niczego wyjątkowego. Wiadomo, są teraz takie gry z tej serii, które są, że tak powiem, na topowym miejscu, czyli taki Battle Royale, są też gry mobilne, ale moim zdaniem one trzymają podobny poziom jak większość Battle Royali, w sensie one są trochę lepiej zrobione technicznie, ale nic specjalnego. A mobilki, no to ja mobilków nie za bardzo lubię. W sensie dla mnie mobilki są fajne jakieś strategie, jak jeszcze nie trzeba za nie dużo płacić, a wszelkiego rodzaju, moim zdaniem, inne gatunki przenoszone na siłę na urządzenia mobilne są bezcelowe i bezsensowne, bo powiedzmy sobie, gry mobilne mają pewne ograniczenia i jak my próbujemy wepchnąć taką grę jak Call of Duty na telefon, to się kończy, moim zdaniem, nie że źle, ale znowu tak przeciętnie. W sensie, wydaje się, że ta gra powinna być
no, że tak powiem, nieco lepsza niż inne, no bo Call of Duty, ale moim zdaniem ona jest na poziomie po prostu wszystkich mobilek. W sensie, no, sorry, ale od firmy, która ma takie pieniądze i takie zaplecze, no wymaga się, żeby to zaplecze działało i wszystko funkcjonowało poprawnie. Natomiast, no, poziomowo to nie wymyślimy, że tak powiem, koła od nowa, no bo nie da się tutaj uzyskać pewnych elementów, bo po prostu prostym ograniczeniem jest fakt, że to ma być na telefon, czyli to musi być uproszczone, to musi być wszystko ułatwione i to musi być zrobione, że tak powiem, po kosztach, no bo telefony to nie są komputery. Więc mi się wydaje, ogólnie takie celowanie we wszystko sprawia, że nie trafiają właściwie twórcy za bardzo w nic. Ja już powoli będę kończył. Napiszcie, co wy właśnie myślicie o serii Call of Duty. Jak wam się ta seria gier podoba? Czy graliście w grę Cold War, a może graliście w jakąś inną odsłonę? I jaką odsłonę, w którą graliście, oceniacie najlepiej? Z mojej strony to tyle. Jeśli film wam się podobał, no to zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał, komentarze jak zawsze są dla was. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia. No i cześć. No dawaj, potwierdzam. Teraz zabraknie nam czasu.